Cześć, witam serdecznie. Witajcie w Crossout. Tutaj chciałem przedstawić wam moją, jak dotychczas, najlepszą bitwę, na której osiągnąłem ponad 3000 punktów. Praktycznie sam zrobiłem na bitwie robotę. I przy okazji zobaczcie, jak gra się na autokanonach albo autokanonami. Czyli, krótko mówiąc, autokanony są na dalszy zasięg lub na średni. I tak bym proponował grać. Jaki wielką robotę robi z tyłu kostka, która nazywa się Dopplerem. Jest to radar, który pokazuje nam przeciwników, tak jak w tej chwili widać na mapce w prawym dolnym rogu. Przeciwnicy, no po prostu wiemy, gdzie oni są, jednak aby znacznik był, musimy na nich bezpośrednio spojrzeć. To daje nam bardzo, bardzo sporą przewagę. Oczywiście nie w każdej bitwie, bo zdarza się, że przeciwnik również ma Dopplera. No i to różnie bywa. Jednak spójrzcie na bitwę. Jeden jest już zniszczony. Na początku było widać, jak tłukę do, no, z daleka do przeciwnika. Tutaj kolejny się napatoczył. I główną rzeczą, jaką musimy robić, skupiać się na przeciwniku, który ma broń na samochodzie. Nie lećcie na fraga, nie ubijajcie palących się, którzy nie mają broni, tylko skupiajcie się na przeciwniku, który stwarza realne zagrożenie, który ma broń i może do nas cały czas tłuc. Tak więc tutaj mamy kolejnych niedobitków. Zostałem sam. Tutaj tak naprawdę myślałem, że już tego nie wygram, bo niszcząc tych dwóch, czy tego jednego, no na dwóch to raczej słabo. Jednak patrzcie na mapkę, co się dzieje. I tutaj zaczynam kombinować. Widzę, jak przeciwnik jest ustawiony, więc wyjeżdżam na jego bok, tył. Dostanie kilka piguł i tutaj trzeba właśnie na Goliaty tylko i wyłącznie z daleka strzelać i po troszku, bo miał Kaukaza, czyli byłbym tak naprawdę do zniszczenia, a tutaj z dystansu urwałem mu tego Kaukaza i tak naprawdę on jest w tej chwili bezbronny. Tutaj koleś ma shotguny, które z bliska są śmiercionośne i co robię? Odjeżdżam tak, aby miał jak największy rozrzut, a mnie zadawał jak najmniej obrażeń. I koleś tutaj tak naprawdę już trochę zwątpił i zmusza mnie po to, abym do niego dojechał, przejmując bazę, ale autokanony no, biją z daleka dobrze również, także tutaj zostało dwóch na bazie. W tej chwili już uciekający Goliat. Goliat, no Goliaty to są te gąsienice. I widzimy na mapce koleś szybkim tempem znowu wjeżdża nam na bazę, aby kapować. A czasu zostało też niewiele, bo minuta 40, więc trzeba się spieszyć. I znowu z daleka. Shotguny ma również, więc trzymam się z daleka. Tutaj uratował mnie również, wysadziłem mu jakiś generator, co spowodowało, że urwało mu pół samochodu. I został tylko Goliat, który chce grać na czas, bo jeśli mają przejętą jedną kreseczkę bazy i skończy się czas, no to oczywiście oni wygrają. Jednak no Doppler mi tutaj bardzo pomaga. Widzę, gdzie on się porusza i mogę mu odciąć drogę. Tak jak widzimy, znowu nawraca na bazę, więc ja mu tutaj wyjeżdżam na jego bok. Katuję go. Zostało 45 sekund. Oczywiście autokanony, jeśli ktoś się porusza, trzeba przed nim celować i najlepiej, aby ściągać bronię, to takimi seryjkami krótkimi, dokładnymi. Proszę bardzo. I to by było na tyle i za chwilę wynik bitwy. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się.